Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak bezpiecznie i skutecznie stosować olejki eteryczne u koni, aromaterapię. To jest moja 7-letnia klacz Italia i chciałabym jej pokazać dzisiaj zupełnie 3 nowe olejki, których jeszcze jej nie prezentowałam. Chciałabym Wam też to pokazać, w jaki sposób koń może reagować na olejki, które prezentujemy. Pokażę Wam dzisiaj sposób, będzie to inhalacja prosto z buteleczki i będą to 3 olejki. Zacznę od lawendy, którą prezentujemy dla konia do inhalacji w taki sposób, że w swojej dłoni, najlepiej bez rękawiczek też, żeby nic się nie wylało na rękawiczki, żeby gdzieś konie nie złapał, rękawiczki nie pociągnął. Zobaczcie, łapię butelkę w taki sposób, aby była zabezpieczona, żeby koń nie mógł jej wziąć. Zakrętkę chowam do kieszeni, żeby też koń nie mógł jej złapać. Prezentuję olejek Italii w taki sposób, ażeby nie dotykało otworów nosowych, ażeby ona go właśnie nie złapała, chociaż ma bardzo dużą ochotę. I zobaczcie, lawenda. Widać, że Italii się zdecydowanie podoba. Italia przelizuje. Tutaj w tle słychać jedną z moich klaczy, która ma duże problemy oddechowe. Będę o tym też mówiła chwilkę później, w jaki sposób można wspomagać leczenie akurat tych problemów oddechowych u koni. Dzisiaj też pokażę Wam takie mieszanki. I zobaczcie, lawenda. Lawenda działa w taki sposób uspokajający dla koni, sedujący, ma też działanie przyspieszające gojenie ran, jest antybakteryjna, ale zdecydowanie tutaj polecam ją właśnie dla osób, które pracują z końmi, na przykład potrzebują takiego efektu wyciszającego, wspierającego właśnie no, dobry nastrój konia, bo ona też tak działa. O, Italia jest takim koniem ekspresyjnym, zobaczcie, teraz jej prezentuję olejek, wcale nie ma ochoty już go ponownie wąchać. To też jest dla nas informacja, że już wystarczy. Inhalacja prosto z buteleczki działa w taki sposób, że już po 2 sekundach od powąchania olejek eteryczny, informacja, którą za sobą niesie, chemiczna informacja, dostaje się do mózgu konia. Po 20 minutach olejek eteryczny jest już we wszystkich komórkach ciała. Więc działanie jest tutaj bardzo szybkie. Jaki jest plus? Takie, że nie jest to sztuczna substancja, tylko naturalna, pozyskiwana w naturalnym środowisku i nie pozostawia po sobie skutków ubocznych, a też to, co istotne, metabolizuje się w pełni. Teraz pokażę Italii taki olejek, to jest olejek miętowy, olejek, który działa... Olejek, który działa właśnie też na drogi oddechowe, ale może również wspierać sprawy związane z układem pokarmowym. Przy mięcie oczywiście pilnujemy też, żeby koń nie wziął do buzi. Mięta jest dosyć intensywna, tak żeby nie dotknąć otworów nosa. Italia przelizuje, ma ochotę go wąchać, ale mam takie poczucie, chociaż nie. Jednak ma ochotę, żeby tutaj jeszcze się zagłębić w ten aromat. To jest koń taki właśnie bardzo ekspresyjny, jak widzicie, ekstrawertyczny, ona lubi sobie tutaj gdzieś coś obgryzać, więc też bardzo łatwo można zobaczyć, jakie są reakcje na dany olejek eteryczny. Kolejnym i ostatnim już dzisiaj olejkiem jest taka mieszanka, która jest mieszanką oddechową. Tutaj jest eukaliptus, jest mięta, jest kardamon, więc jest to bardzo fajna mieszanka, którą prezentuję koniom, kiedy mają jakieś problemy oddechowe. Zobaczcie, ona miała gdzieś głowę z boku. Ja tutaj zaproponowałam jej ten olejek do powąchania. Znowu przelizuje, znowu ma ochotę jakby wejść. Tutaj w tej ręce mam nakrętkę, ona już chce ją złapać, więc szybciutko chowam ją do kieszeni. Ona znowu tutaj szuka gdzieś przy mojej ręce, może łatwiej byłoby złapać korek. Ten olejek ona już zna, więc widzę, że na niego bardzo pozytywnie reaguje. Bardzo ma ochotę na to, żeby zgłębić się tutaj, jak chodzi o ten zapach. Patrzę na nią całościowo, jaki ma wyraz oczu, jakie uszy. Bardziej chyba teraz już jest zainteresowana tym, żeby pogrzebać tutaj przy moich kieszeniach, więc wygląda na to, że to dla niej już jest wystarczające, jak chodzi o inhalację. Słuchajcie, to co jest istotne, żeby olejki miały takie działanie terapeutyczne, aromaterapeutyczne, żeby mogły wspierać tu akurat w wypadku tej mieszanki układ oddechowy. Ważne jest to, ażeby były olejkami właśnie terapeutycznymi, czyli żeby nie były to jakieś mieszanki zapachowe, olejki jakieś za 5 zł z jakiejś popularnej drogerii, bo to one nie wspierają tego układu. To są sztuczne, syntetyczne składniki.
Na pewno też w kolejnym nagraniu pokażę Wam właśnie, jak pracuję z tą moją starszą klaczą, którą teraz pewnie słyszycie, jak chodzi o jej kaszel. To jest właśnie COPD, no już długo trwające, więc też dużo i ziołowej terapii, i homeopatycznej, jak chodzi o inhalację, ale jak najbardziej też wspieramy się właśnie z olejkami. Ważne jest to, żeby to były właśnie czystej klasy terapeutycznej olejki. Jednym ze sposobów jest właśnie ten, który Wam dzisiaj pokazałam, czyli inhalacja prosto z butelki. Oczywiście możemy stosować też je miejscowo wzdłuż kręgosłupa, w innych miejscach możemy robić różne mieszanki, możemy robić spraye, które są na przykład na owady, jak już będzie cieplej. Zastosowanie jest bardzo duże. Na pewno dobrze jest zdobyć pewną wiedzę, jak to robić dobrze, żeby pomóc koniowi i wesprzeć w tym, żeby jego organizm był zdrowy i mógł się sam leczyć. Chciałabym Wam właśnie w tych filmikach opowiadać o tym, jak bezpiecznie, jakie substancje, jak działają. Także zapraszam Was serdecznie do subskrypcji tutaj pod spodem. Też będzie tak link do grupy o olejkach dla koni, którą prowadzę na Facebooku, i oczywiście do naszej strony Equine Poland, na której też pojawiają się informacje i o olejkach, i o warsztatach, i o różnych szkoleniach jeździeckich, które prowadzę. Także zapraszam Was serdecznie. I jeszcze jedną ważną rzecz na koniec chciałabym dodać. Zobaczcie, pokazałam dzisiaj trzy olejki. Koń już wykazał zainteresowanie zupełnie czym innym. Także to też jest istotne, żeby nie przesadzać, nie prezentować tych olejków, nie wiadomo jaką ilość na daną chwilę. Koń w naturze też zawsze wybiera to, co jest mu potrzebne na daną chwilę, do tego, żeby wspierać swoje zdrowie, jak chodzi o zioła, a to co jeśli chodzi gdzieś właśnie w wolnej przestrzeni. Więc też to jest istotne, że koń pokaże, która substancja na daną chwilę jest dla niego pożądana, a która go kompletnie nie interesuje. Do zobaczenia.